Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. GMS Lubin oczywiście dzisiaj zakończył pracę nad szczepionką przeciwko COVID-19 z przyczyn, które żeśmy podawali oczywiście w komunikatach giełdowych i komunikatach spółki. Natomiast skupiamy się obecnie na Onco z takiego powodu, że widzimy olbrzymi potencjał rynkowy, a także widzimy szansę, że ten potencjał rynkowy będzie się przenosił na zyski. Jest również onkobcg produktem używanym w onkologii, w leczeniu raka pęcherza maczowego, co powoduje, że stabilność zysków i rynkowa jest o wiele większa niż w covid który w naszej ocenie był zdarzeniem jednokrotnym. Może się powtórzyć, natomiast prawdopodobieństwo jest troszkę niższe i budowanie przyszłości firmy na leku tego typu nie jest obecnie w naszej strategii. Umowa za pogef była wielkim kamieniem milowym dla spółki. Rzeczywiście. Uzyskanie rejestracji na Niemczech w Niemczech i w Szwajcarii było dla nas absolutnym priorytetem. Uzyskaliśmy te rejestry. Będziemy teraz komercjalizować, najprawdopodobniej najpierw Szwajcarię potem Niemcy. Natomiast w kolejności dalszej mamy podpisaną umowę już z Holandią, żeby zacząć rejestrację na rynku holenderskim. Będziemy również obecnie składać dokumentację na inne duże rynki europejskie, szczególnie te. Które już używają leku ONCO-BCG na zasadach importu docelowego z powodów braków na rynku. Mówię tutaj o Hiszpanii, mówię tutaj o Francji, mówię tutaj o Włoszech. Takie plany obecnie mamy i będziemy w pewien sposób wykorzystywać wiedzę, którą obecnie już nabywamy, sprzedając nasze produkty na tychże rynkach. Finansowa sytuacja słuki jest bardzo dobra. Mamy na bieżąco wszystkie swoje zobowiązania. Regulujemy, spłacamy także układ, który mieliśmy. Mamy również pieniądze, zapewnione środki na inwestycje, szczególnie na auto BCG, które jest naszą główną inwestycją. Mamy pewnego rodzaju miks, mamy środki własne, mamy dotacje, mamy również w planach ewentualnie natomiast nie wykluczamy tego emisje dodatkowe i mamy również otwarte linie kredytowe bankowe. Także inwestujemy dużo, natomiast finansowania mamy z wielu źródeł. Żadne finansowanie nie odbyłoby się bez zdrowych podstaw fundamentalnych organizacji, a te mamy. Mamy bardzo dobrą sprzedaż bieżącą, wyższą niż zakładano. Spółka planuje rzeczywiście spotkania z akcjonariuszami, z potencjalnymi akcjonariuszami oraz z obecnymi akcjonariuszami. Chcemy mieć też lepszą politykę informacyjną, bardziej otwartą, i również chcielibyśmy tego typu spotkania wykorzystać dla lepszego wzajemnego zrozumienia się, bo oczywiście naszym, naszym fundamentem istnienia jest dobro naszych akcjonariuszy i o tym będziemy zawsze pamiętać. Partnerem programu była spółka Mfood SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.